Siema, cześć, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Radda. Zapraszam was na mój kanał Radda Gaming. Mam tam już fajny content o grach komputerowych, tych starszych, tych nowszych, więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania, żeby nic wam, moi wspaniali, nie umknęło. Do zobaczenia na kanale! Zagrajmy sobie w dodatkowy tryb z gry Resident Evil 2 Remake. To są tryby, akurat ten tutaj widmowi ocalali, nie ma czasu na żałobę, więc sprawdźmy, jak nam tutaj pójdzie w The Ghost Survivors. Oto opowieść o przyszłości, która nie nadeszła, o nocy, po której nie wstał świt. Patrząc na małe, pozbawione życia ciało leżące obok, Robert Kendo wycelował pistolet w siebie, ale nim zdążył pociągnąć za spust, usłyszał coś. W służbowym radiu rozpoznał głos starego przyjaciela. Robert, partnerze, odezwij się. Wezwałem helikopter, który nas stąd zabierze. Szybko, będę tu na ciebie czekać. Ten gość zawsze był uparty. Jak coś postanowił, musiał to doprowadzić do końca. Wybacz, Emma, tatuś musi iść. Robert wstał, nie było czasu na żałobę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wcielamy się w rolę właśnie tego tutaj Roberta Kendo. Dostań się do miejsca spotkania w kanałach. Rozglądajmy się na lewo, na prawo, bo licho nie śpi. Mapa. Musimy się wydostać przez ten sklep nasz bronią i idę iść aż tutaj. Pamiętam, że tam był parking policyjny. Jakiś ziutek zombie, policjant. Tu już mamy przeciwnika, jednego widzimy. Tu coś jest. Nagranie z policyjnego radia. Tu Mills, centrala, odezwijcie się. Tu centrala, co się dzieje? Nowe potwory, mają świecące oczy i wyglądają cholernie przerażająco. Mój partner zastrzelił jednego z bliska, zdechł, ale wypuścił taki purpurowy dym. Cholera. Proszę się uspokoić. Ten dym poleciał prosto na niego. Teraz ciągle kaszle. Widać, że ciężko mu się oddycha. Co to kurwa ma być? Przecież mieliśmy ich załatwić gazem PZ. Proszę o spokój. Kontaktujemy się z działem badawczym Umbrelli. Zamknij się, ten gaz. Coś tu nie gra. Zamiast ich zabić, sprawił, że zmutowali. Chyba to było działanie celowe. Albo i nie wiadomo. Odwróć się. Bym koło was czmychnął, jak się da. Tutaj nikogo na lewo nie ma. O, nie ma. Aja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 j. Uch, niedużo brakowało. Chcę właśnie w ten sposób. Nie narażając się, jakoś w miarę przebiec. Udało się? Jest. Mam nadzieję, że mi tutaj nie idą. Idzie jakiś. Dobra, sprawdźmy, jaki mamy inwentarz. Strzelba, pociski do niej, niebieskie zioło. Usuwa toksyny z organizmu, 20 pestek do pistoletu, drożki 3 różnego rodzaju, pistolet Honor Samuraja, oryginalny pistolet, 9 mm, 15 nabojów,
jedna z broni używanych podczas prób Super Tactics and Rescue Service. Special Tactics and Rescue Service, przepraszam. Nieformalna nazwa. Przeróbka Kendo, faza druga. No tak się prezentuje. Ma butlę jakąś na tym. Uwaga, uwaga. Chowa. Oni zwątpili. W trójkę tutaj nie chcieli od tyłu. W trójkę chcieli mi od tyłu, proszę państwa. O! No dobra. Chodzimy na dół. I musimy dostać się tam do kanałów. Tej informacji wynikało. Jak tu sytuacja? Cisza i spokój przed burzą. Te skrzynie teraz są nieaktywne i zapisywanie rozgrywki tak samo. Oraz te szafy. Nic tu po nich. Że nie ma jakiegoś, kurde, potworasa, nie widzę. Dobra. Po tobie. Ty co ty tam masz? Masz. O kurde, nie trafiłem. Jest, jeszcze raz. Poprawimy. Dostał. Jeszcze raz. Pięknie. Muszę się rozglądać, bo kurczę. Jeszcze raz. Och ty gnoju niedomyty. Och ty. Leżeć. I po tobie. Ale się wystraszyłem. Skąd się tam gnoju, kurde, wziąłeś za moimi plecami? Ale mnie wystraszyłeś. Jak stan zdrowia? Niepokojący. Tak średnio. Jeśli przyda jakaś apteczka. O kurde. Dwóch mam naprzeciwko. Czekajcie chwilę. Jednak może sobie stworzę pociski do pistoletu. Dobra, dobra, ja wiem. Połączmy to z tym. Kurde macie. Leżeć. Leżeć. Nie daj im podejść. O! To on o tych oparach chyba mówił. Uciekaj, uciekaj! Łach! No to fajnie. Leżyć? Ten mi tutaj leży. Leżę. Same prochy.
No to cóż. Wyjmij, połączymy to sobie. Połącz z tym. To Magnum. Ale ja nie mam pistoletu. To Magnum. Wyjmij. Co powstanie? To strzelby. Dobrze. Tu lezie. No idzie za mną. Leżeć. Dobra, chodź. Nie ma co się patyczkować, nie mam pocisków. Mam tylko jeszcze pistolet. Teraz nie wiem, czy na górę iść, czy na dół. Do kanałów na dół. Więc cóż. Sprawdźmy górę. Szybko na dół. A ty tam się stukasz po prostu. Co tu jest? Co to jest? Automaty z przedmiotami. Możesz zabrać tylko jeden przedmiot z automatu z przedmiotami. Zastanów się dobrze, bo weźmiesz tylko to, co wybierzesz. Ziółko bym chciał. Połącz. Mamy fajną mieszankę. No i więc cóż. Co mi tutaj wstaje? Halo. Dobra, nikogo nie widzę. Nie mam jak się bronić, nie mam noża, nie mam granatu. Rozwalą mnie, mordy niedobre. Trzeba będzie do nich postrzelać sobie trochę. Postrzelamy jeszcze. Postrzelamy. Inwentarz. Mamy te ziółka. To wygląda w ten sposób. A trudno, no trzeba się wystrzelać. Chcę tutaj zobaczyć, co jest w tej torbie. Dobra, bierzemy to. Robimy sobie pociski. Papa. A my zrobimy sobie pociski do pistoletu.
wziąć przedmiot. Co tu teraz wziąć? Proszę was, czerwone zioło niebieskie. No cóż. Następny, chodź tutaj. Nie było tak źle. Dobra, postrzelamy sobie. Chodź tutaj. Chyba sobie pan i pani w sobie zakochani. Zombiaki, kurde. Nie kiwajcie się tak jak na rąbanie, bo tracę pociski. Ale ich tutaj jest. A, że kurde. Wejdzie mi tu. Ciebie pstrykałem. No dobra, chodź. Leżeć. Przez drzwi mogę. Ach, dostał. Co my tutaj mamy? Biorę. Połączymy sobie z tym. Kurczę. Ciężka sytuacja. Nie zeskoczył. Leżeć. Tutaj jeszcze coś mam, iskrownik. Ojej. Jestem w tych głupich kanałach śmierdzących. Popas w odchodach. Gdzie mam się udać? Mapa. Nic nie ma. Musiał iść chyba tędy po schodach. No zobaczymy za chwilę. To wszystko okaże. O nie. Jednak kurde rzecz. Mać, no co ci kurde. Mówię. No zatrujcie ma. Jeszcze nie ugryzł jakiś. No to dotąd udało mi się dojść. Także cóż, dajcie kciuka do góry, zasubskrybujcie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia.
Bye bye.